Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Ostatnio takie małe utarczki pojawiły się na linii Włodarczyk-Masternak. Jak zdaniem Jerzego Kuleja powinna wyglądać sprawa rozstrzygnięcia tego konfliktu? Czy faktycznie ci dwaj zawodnicy powinni spotkać się w ringu w walce, no na przykład o tytuł należący do Włodarczyka, bądź o tytuł na przykład międzynarodowego mistrza Polski? Czy raczej Mateusz Masternak za wcześnie jeszcze na Krzysztofa Włodarczyka? Ja myślę, że u nas w ogóle dzieje się w polskim boksie zawodowym wiele anomalii takich sportowych, organizacyjnych. No, dowiadujemy się, że polscy bokserzy, nie wygrywając tytułu mistrza Polski, nie są mistrzami Europy, a walczą o mistrzostwo świata i są mistrzami świata. No to są takie dla mnie niezrozumiałe sprawy, bo moim zdaniem taka była kiedyś kolej rzeczy w boksie polskim, że żeby zostać mistrzem Polski i mieć możliwość zostania mistrzem Polski, trzeba było zdobyć mistrzostwo Warszawy. Jeżeli ktoś był w województwie warszawskim albo mistrzostwo swojego okręgu w innych okręgach, na przykład ktoś był ze Śląska, to musiał być mistrzem Śląska, żeby brać udział w mistrzostwach Polski. Jeżeli wygrywał mistrzostwo Polski, to wtedy kwalifikował się do kadry i miał prawo ubiegać się o to, żeby wystartować w mistrzostwach Europy. Mistrz Europy, tak jak ja i Zbyszek Pietrzykowski po 1963 roku byliśmy 100% kandydatami, bo to dla nas była eliminacja do Igrzysk Olimpijskich w Tokio na 1964 rok. I takie były procedury w tym boksie. Ja również poznałem boks zawodowy, bo takim go stworzyłem w Polsce, bo no nie chwaląc się, ja jestem założycielem polskiego boksu w Polsce po wojnie. Pierwsza walka bokserska, odświeżę pamięć tym, którzy się tym interesują. Przemysław Saleta, Elon Bullock, Anglik, którego przywiozłem z Londynu i stworzyłem ten pierwszy pojedynek, założyłem pierwszy polski związek bokserski zawodowy. I wiem, na czym to polega, jak to wygląda. W Anglii trzeba zostać najpierw mistrzem Anglii, żeby walczyć o mistrzostwo Europy. I potem mistrzowie Europy wchodzą do rankingu, gdzie wspinają się po drabince, staczają kilka walk, aż doczekają się walki eliminatora do mistrzostw świata i potem ewentualnie, jak wygrają tego eliminatora, mogą walczyć o mistrzostwo świata. No coś tam się pozmieniało na pewno w tych organizacjach, dużą rolę odgrywają pieniądze, bo przecież te organizacje, a powstało ich w tej chwili no niezliczona ilość, muszą się z czegoś utrzymać, a każdy start o taki tytuł, to są tytuły płatne, dlatego nie zawsze też biedniejsze federacje stać na to, żeby ich bokserzy walczyli o takie tytuły. Dlatego też uważam, że no, musimy w polskim boksie w przypadku tej rywalizacji może wrócić do tego, bo tam Andrzej Wasilewski, słyszałem pytanie też podczas meczu na gali w Rzeszowie, no tak troszeczkę nie krytykując wiedzy promotora Masternaka, czy promotora, bo w grupie Wasilewskiego jest, przecież tu chodzi o i no tak, chodzi o walkę z Włodarczykiem, Masternak Włodarczyk. No to wiadomo, że Włodarczyk jest mistrzem świata i że jest to postać znana i uznana. Natomiast Masternak z grupy Gmitruka, Andrzeja, no jest tym pretendentem. W Polsce powinni stoczyć pojedynek o mistrzostwo Polski. Pan tu wymienił międzynarodowe. Międzynarodowe dotyczy, kiedy jeden z zawodników jest zagranicznym zawodnikiem, także tutaj ta opcja w grę nie wchodzi. Tylko o normalne, czyste mistrzostwo Polski i wtedy udzieliliby nam odpowiedzi. Nie to, że Andrzejowi Wasilewskiemu się wydaje, że tu jest jakaś klasa, stopień wyżej, tak odebrałem jego wypowiedź. No, no nie wolno dyskryminować zawodnika, który wspina się po szczebelkach tej drabinki rankingowej, odbierać mu prawo do tego, żeby zawalczył o mistrzostwo Polski. Stańcie ze sobą panowie, jeżeli nawet jeden jest promowany przez taką sławę, jaką w tej dyscyplinie jest Andrzej Wasilewski. Stańcie razem i tak jak mówi Tomek Adamek, w ringu pokaże się, kto jest lepszy. Czy ta wspaniałość tego naszego mistrza świata Włodarczyka, czy ten wspinający się do tego sukcesu Masternak. I czekam na taki pojedynek. Uważam, że byłaby to odpowiedź na wiele pytań, jakie z zewnątrz już do mnie docierają. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest.